Nandero Retro Świrki. Zagramy dzisiaj w grę z 1996 roku. Tak jak widzicie w tytule, jest to XP8. Ja zdecyduję się zagrać w wersję na AG, gdzie zobaczycie, jakie soki potrafili, ostatnie soki, wycisnąć z Amigi w tamtych latach. Ja jestem po prostu w niebo wzięty, patrząc na efekty graficzne, muzyka napisana przez Daniela Dina, taka sobie, można powiedzieć monotonna, jednak nie do końca wprowadza w ten klimat, ale animacja statków przeciwnika, tła zastosowane, czy dodatkowe efekty, nawet jak cienie, po prostu robią robotę i rozwalają cały system. A my w tym momencie właśnie przeniesiemy się do tego systemu. Przeniesiemy się do systemu obcych. Zaraz wam powiem, o co chodzi. Przed rozpoczęciem rozgrywki jest mała historia. Właśnie. W 2010 roku sonda wychwyciła z kwadratu alfa. Ale mi to szybko minęło. A nie, tu jakieś są zakłócenia. Bynajmniej, złapała jakiś sygnał od obcych, którzy wysyłali jakąś tam wiadomość, czy szukają pokoju i takie tam. W 2020 roku, 10 lat po odebraniu tego sygnału, straciła się ta komunikacja, no i podjęto decyzję, że wyślemy tam 3 statki, zobaczyć, co tam się dzieje. W momencie, kiedy myślę, że Ziemianie wstąpili w zakres tego systemu obcych, no nie zostali przyjęci pokojowo, zostali wręcz rozwaleni w proch, gdzie zginęło 3000 osób. Zdziwieni byli, że się spotkali w ogóle z taką agresją. No i prosta sprawa, tak się rozpoczęła wojna. A wojna na początku nie była łatwa. Przejdziemy sobie, chociaż poczekam, niech sobie sam przejdzie. W 2025 właśnie zaczęła się ta wojna. I do końca nie umieliśmy sobie poradzić z tymi statkami obcych. Za słaba nasza broń ogniowa, za słabe elementy obrony. No i wymyślono w końcu jakiś prototyp z materiałów organicznych. No i to się podobno sprawdziło. Plus jakaś dodatkowa broń. Krótko mówiąc, tak wprowadzenie do gry wygląda. Wydawcą gry jest, tak jak tu widzicie, Weathermine. Jeżeli chodzi o wymagania, bo naprawdę jest fantastyczna ta gra. Wymagania, procesor 20 i 1 mega, 2 mega, przepraszam. Natomiast, żeby pograć konkretnie, płynnie, bez skoków, bez lagów, no musimy mieć 0,30 i 16 megafastów. Dobrze, zaczynamy rozgrywkę. Jeżeli chodzi o opcje, to tutaj znalazłem coś takiego pomocnego jak Auto Weapon Select jest wyłączone. Przełączamy sobie te bronie na spacji. A jako gra wstępna, to powiedzmy, pominę to i zaprezentuję wam podczas rozgrywki. Dobra, to lecimy. Bardzo dynamiczna gra. You must destroy at least 25 min. Space miny kosmiczne. Widzimy takie trójkąciki. Możemy używać ciągłego ognia. I zobaczcie, ekran jest podzielony na 2. Czyli jest możliwość jakiejś, powiedzmy, ucieczki. Jeżeli chodzi o aspekty graficzne, strasznie podobna moim zdaniem jest do
Stardusta. Tutaj w tym przypadku możemy sobie nabijać dodatkowo punkty podczas tego deszczu meteorytów, a tutaj już nam się zaczyna rozgrywka konkretna, docelowa. No ale co, w pierwszej misji szukamy tych min. Tu sobie możemy porabijać dodatkowe punkty, a tutaj musimy już uważać, żeby nas coś nie rozwaliło. Zobaczcie, jak to szybko spada. Dobra, jest jakiś konkretniejszy przeciwnik. Świetne wybuchy, zobaczcie na tą animację. Zmiana broni jest? Jeszcze nie. O, mamy te miny. Skupiamy się na minach. Ile nam zostało? Lewym górnym rogu 21, 19. Znowu deszcz meteorytów. Może u was... Ależ zebrałem, szkoda. Fajny przed chwilą był dźwięk, taki alarm. Tutaj mamy pierwszego, no, zmianowego bossa. W prawym górnym rogu mamy pokazaną jego tarczę, w jakim stanie jest. W tej chwili ma 50 parę procent, 46 i tak maleje. Musimy sobie tutaj znaleźć jakąś niszę, tak jak widzicie, między tymi jego wystrzałami broni. I może sobie z nim jakoś tak szybciej poradzimy. Dobra, dostał. Lecimy dalej. Szukamy miny. Jedna, o. Ależ. Trochę tutaj dałem działa, ale też to było trudne do zestrzelenia. Dobrze, że jest ten ekran podzielony, rozsunięty, to możemy sobie, no, uciec w jakiś sposób. Bo widzicie, czasem jest bardzo trudno zestrzelić tego przeciwnika. Jest broń. A jest mocniejsza. Trzynaście nam zostało. Kolejna broń. I kolejny zmianowy? Nie, to są jakieś leszcze. Bo po prostu tak fajnie wyglądają. Zobaczcie na animację. Dla mnie to jest mistrzostwo świata. Tak naprawdę są duże i... nie robią takiego dużego popłochu. Dobra. Jak zauważyliście, co jakiś czas pokazują się te miny. Więc za każdym spotkaniem najlepiej rozwalić jak najwięcej, żebyśmy osiągnęli cel misji. Deszcz meteorytów też należy do bardzo energicznych, szybkich. Ja się nie będę skupiał nad rozwalaniem tych meteorytów. Szkoda mi życia. O, lecą miny. Kurczę. Może uda mi się więcej? 11. Powiem wam, okropna mordęga. Zebrałem. Stan mojego statku, lewy górny róg, troszeczkę z dala, o, jest zmianowa. Trzeba uważać, jak on się otwiera. A, znowu dźwięk. Że mamy problemy. Te gwiazdki bardziej rozwalają naszą tarczę statku. 57%, strasznie ciężki jest gość. Szkoda, że nie mam tutaj, ale i mnie rozwalił. I to chyba byłoby na tyle, bo tu nie mamy żyć, dokładnie.
You have failed to complete your mission. Try again. Spróbujmy. Aha, tutaj po zakończeniu pierwszego podejścia możemy się wpisać do listy do skora. MR, dobra. Nie będziemy się tutaj produkować. Medale, które można zdobyć. My jesteśmy na piątym miejscu z ilością 85 tysięcy 50. Słabo w porównaniu do tych wymiataczy. Spróbujemy jeszcze raz. Czyli jedno życie na całą rozgrywkę. Dobra, może tutaj game difficulty zejdziemy na easy i zmienimy sobie, włączymy sobie automatyczną zmianę broni, które zdobywamy podczas rozgrywki. Może będzie łatwiej, może uda nam się dojść dalej. A zobaczcie, niespodzianka! Czyli z 25 min zostało nam 17. A nie! Wybraliśmy po prostu łatwiejszą rozgrywkę, no to mamy mniej do zniszczenia. Proste. Myślałem, że to są jakieś pokłosia poprzedniej rozgrywki. Czyli niestety musimy jechać z boksem od początku. Czyli tak, nie dość, że gra jest świetnie, pięknie wygląda, to i nie należy do najłatwiejszych. Z tego co tutaj widać, no to co? Jeden strzał w asteroidę i się rozpada. Wybaczcie, że lecimy na poziomie easy, ale przynajmniej może uda nam się zalecieć dalej i zobaczycie więcej. A jak nie zobaczycie, to sobie sami pogracie w grę w domu na swoim sprzęcie. No, tu mi śmignęła ta asteroida. Straszne. O, tutaj to fajnie wygląda. I mamy minę. Dobra. Skupiamy się na minach. Jeszcze jest kolejna. 11 zostało do wykończenia. Mnie zaskoczyło tutaj. Ale dostaję. Tutaj to jest po prostu teraz łatwizna. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak to wygląda na najwyższym poziomie. Znaczy potrafię. Rzeźnia będzie pewnie poprawna. Czwarta, trzecia, druga i jeszcze jedna. I co? Nie ma końca. Dziwna sprawa. Rozwaliliśmy 17 latających min, które od nas wymagano. I lecimy dalej. Zobaczymy na koniec, jak mnie rozwala. Jakie będzie podsumowanie misji. Jest. Na poziomie easy więcej punktów natłuczemy, więcej sobie porozwalamy. O. Dobra, czyli tak, działa nam, jak widzicie, automatyczna zmiana broni na lepszą. Bardzo dobrze. Chciałbym chociaż rozwalić tego okrągłego zmianowego, który nas tam podczas pierwszej rozgrywki rozwalił. Pierwszego podejścia. Lekki slalom gigant. Nie patrzę na statek, tylko na spadające asteroidy.
Jak się włącza ten alarm taki jak z nuklearnego sheltera, zarobisty dźwięk. To znaczy, że nasz statek dostał nieźle w dół. Jest. Dobra, może się tym razem uda. Jeszcze 20 parę procent. 9. Udało się. Na 72%. Zobaczcie, dopiero teraz się obudziłem. Jeśli nagrywam rano, to wybaczcie, zawsze jestem zamulony. 74% misji na to wygląda. Dobra, miny. 76%. No może nam się uda. Ciekawe, czy będzie jeszcze coś dodatkowego na koniec. Miny ładnie się rozsypują. Rozpierdolona niesamowita. Tylko patrzę coś na żółte pociski od przeciwników. Oni lecą grubsze. Kurde. Ała. 90%. Co na nas teraz czeka? Myślałem, że coś bardziej ciężkiego. I co? I ostatni zmianowy. Kurczę, ci to mieli, powiem wam, wyobraźnię. Ale chyba tutaj polegnę, bo... Szkoda, że nie ma tutaj, albo są, a ja nie wiem, jakieś bonusowe. Udało nam się przejść pierwszy etap. Dobra, wlatujemy do jakiegoś... Myślę, kompletnie gradoczy Union Security Clearance. A, czyli podają nam kody, nie musimy się męczyć, możemy wpisać, aby zacząć od momentu, na którym skończyliśmy. Misja druga. Dobra. Pozwólcie, że sobie w misję drugą sam pogram, żeby nie przeciągać, żeby was zachęcić do spróbowania zagrania w tą grę. I myślę, na chwilę obecną tyle. Dziękuję wam bardzo, że spędziliście te parę, 15 minut, dokładnie 19 ze mną. Jak wam się podobało, zalajkujcie, zasubskrybujcie. Mam tu na myśli nowych oglądających. Krótko mówiąc, gram w mniej znane tytuły na Amigę. Jak już wszystkie wykopię, ciężko z tym będzie, bo bardzo dużo tych gier jest, no to zacznę później grać bardziej znane. Ale najpierw się skupiam na tych niszowych tytułach. Fajnie. Dziękuję wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej.